Witajcie rodacy! Jeżeli tworzycie jakiś content, to wiecie, że światło to bardzo ważna rzecz. Dodatkowe oświetlenie za to pomaga dodać dodatkowego, fajnego nastroju, no i tu przychodzi z pomocą Wheelite S05. Sprawdźmy co to jest. Tak wygląda front opakowania, i ja zamówiłem wszystkie wersje kolorystyczne. Z tyłu producent dał nam kilka ikonografik, ale poskąpił z detalami technicznymi, więc ja wam o nich opowiem. To pudełko nie chroni w ogóle oświetlenia na czas transportu, dobrze, że kartonowe opakowanie było z grubą pianką. W środku z dodatków znajdziemy bardzo krótki kabel USB-C do ładowania no i w pełni naładowana bateria wystarczy na 70 minut użytkowania przy oświetleniu pewnym na 100%. Otrzymaliśmy cold shoe, czyli mocowanie, które możemy sobie zamontować na na przykład aparat, a gwint oczywiście wypniemy w S05. Ostatnie co znajdziemy, to krótka instrukcja obsługi. Ta jest obszerna i znajdziemy tu niemal wszystkie możliwe informacje. Tak wygląda oświetlenie od razu po wyjęciu i pierwsze co czuć to bardzo mała waga. 108 g prawie nie czuć w dłoniach. Użyty plastik jest raczej z tych słabszych, ale odziwo jest naprawdę mocny i pomalowany wzorowo. Dodatkowo jakość spasowania wszystkich elementów jest świetna. Po lewej stronie znalazł się port do ładowania i by do pełna naładować akumulator potrzeba 3,5 godziny. Tutaj też, ale i nie tylko mamy wloty do odprowadzania ciepła. Po przeciwległej stronie WeLight nie dał nam żadnych przycisków czy funkcji. A patrząc od spodu, mamy więcej wlotów, jak i gwint, by wpiąć, na przykład wcześniej pokazany kolczu. Spoglądając od góry, ponownie zobaczymy jedynie pustkę, ale tutaj widać, na przykład, dobre spasowanie obudowy z dyfuzorem światła, który oczywiście jest na froncie. Tutaj też pod nim ukryło się 108 LEDów, które generują maksymalnie 5 watów mocy. Nie mamy tutaj pełnego RGB, ale wydaje mi się, że 36 tysięcy kolorów powinno wam spokojnie. Wystarczyć. Na tyle znalazł się wyświetlacz OLED i cztery przyciski, dzięki którym będziemy nawigować po menu. Tak naprawdę byłem zdumiony, jak wiele jest tu efektów i możliwości kustomizacji. Każdy z 20 różnych efektów ma jeszcze trzy poziomy prędkości ich wyświetlania. Dodatkowo wybierzemy barwę oświecenia z zakresu 2800 do maksymalnie 6800 kelwinów. Warto też zaznaczyć, że współczynnik oddawania barw jest na poziomie około 95, więc barwy są naprawdę dobrze oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalnie. Oczywiście, jeżeli chcecie i macie kilka takich lampek, to możecie zainstalować apkę i z jej poziomu sterować wszystkimi ustawieniami. Oprogramowanie działa szybko, co zresztą widzicie, a opóźnienia od kliknięcia do załadowania na S05 są bardzo małe. Aplikacja działa maksymalnie do 15 metrów, więc miejcie to na uwadze. Tutaj też macie parę ekstra możliwości, bo na przykład możecie dzięki swojemu aparatowi w smartfonie wybrać jakiś kolor, no i wtedy lampka powinna go dokładnie odwzorować. Z moich jednak testów to w S05 działa to raz dobrze, a raz średnio. Wszystko zależy tak naprawdę od oświetlenia przedmiotu, którego kolor będziemy chcieli odwzorować, ale to chyba logiczne. Znalazłem też jedną wadę urządzenia. Jak widzicie sprzęt jest w kształcie prostokątu, ale tylko jedna z czterech ścianek jest płaska, a to znaczy, że nie postawicie jej za nic w świecie pionowo, a poziomo nie będzie się przewracać wyłącznie tam, gdzie jest gwint 1/4 cala. Zrekompensować natomiast tą małą wadę może wam cena tego oświetlenia, bowiem 36 dolców, czyli 160 zł to bardzo dobra kwota, patrząc na to, co otrzymujemy. Tutaj jakość tych LEDów jest naprawdę dobra, a ustawiając 100% mocy, spokojnie w każdej sytuacji WeLight doda Wam do Waszej sceny dodatkowego nastroju. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!